w ogóle tej whisky nie posłodziłem aż tak bardzo, dlatego że tam pracuję. To nie ma, w ogóle to nie ma żadnego związku. Naprawdę. Ale jak tam ktoś z pionu dyrektorskiego by zauważył. Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Whisky, z tej strony witam was Konrad Purczyni Pudź w niezwykłym odcinku. Dzisiaj wszystko będzie niezwykłe, mamy niezwykłą destylarnię, też niezwykły whisky, niezwykły kolor, ale o tym sobie powiemy zaraz, więc witam jeszcze raz na naszej małej łajbie. Jesteśmy znowu w Speyside, znowu destylarnia na Ben. Wtedy w poprzednio był Benriak, teraz mamy Benrinesa. Benrinesa, czyli destylarnia należąca do Diageo. Destylarnia, taki koń pociągowy, tak zwany, jak ja to nazywam, tak, czyli głównie trafiająca do blendów. Ten ich single malt, oczywiście wersja flora i fauna. Tam chyba 15-letni Benrines się pojawił w oficjalnym bottlingu, moc 43%. Tam chyba Cietrzew, taki ptaszek był na... charakterystyczny dla tamtego regionu, mieszkający na wrzosowiskach, był właśnie na etykiecie, a tutaj jakby nie ma Cietrzewia, jest bardzo niewiele rzeczy, bardzo taka ascetyczna ta butelka i dobrze może, bo jakby to wszystko ze sobą współgra. Benrines to destylarnia, która no, jest w pełni zautomatyzowana, nie ma centrum dla odwiedzających, tak, znajduje się bardzo wysoko. Jedna z najwyżej położonych szkockich destylarni właśnie na górze, Benrines, to jest nieopodal Aberlour, więc no, Speyside pełną gębą, tak? A co my tutaj mamy dzisiaj? No mamy whisky niezwykły raz, że to właśnie Benrines, czyli nie pojawiającą się za często, ewentualnie oczywiście w prywatnych bottlingach firm zajmujących się właśnie wypuszczaniem czy pojedynczych beczek, czy też skupowaniem i wypuszczaniem pod swoją marką, także tam Benrines oczywiście się pojawia, natomiast nie jest częstym gościem naszych stołów, tak mi się wydaje. Whisky, która została zabutelkowana, ta beczka została pozyskana i zabutelkowana przez firmę Al Capone dla uczczenia 10-lecia działalności, więc mamy tutaj 10-letniego single caska. W beczkach typu Hogshead, to jest beczka kolejnego napełnienia, refill. No i cóż możemy powiedzieć o tej whisky? Generalnie jak pierwszy raz ją zobaczyłem, to mocno się zastanowiłem, bo Benrines no, nie kojarzy mi się z whisky dymną. Przepraszam bardzo, ale ja może przeleję już do kieliszka, ale taki kolor whisky to gdzieś tam w mojej ograniczonej świadomości to był tylko zarezerwowany dla naprawdę bardzo, bardzo młodych torfiaków. Szczerze powiedziawszy, no, miałem dużo obiekcji zanim się przełamałem i jednak pomyślałem sobie, że to może być bardzo fajny wybór. Generalnie prezentuje się tak, no co tu dużo mówić, kolor jest lekko słomkowy, tak? Bardzo mocno lekko, ale słomkowy, więc w ten deseń. I co nam może powiedzieć generalnie kolor o whisky? No wiele rzeczy, tak? Na pewno rodzaj beczki i tak dalej, ale tu mamy wspaniały przykład tego, jak sam destylat, który jest niezdominowany przez beczkę, potrafi nam oddać smak i charakter właśnie destylarni czy właśnie konkretnego regionu. Whisky zabutelkowana z mocą 57,1% alkoholu. Ja tutaj mam w swoim posiadaniu butelkę numer 233 z 269, które z tej beczki zostały rozlane. No i tak, co nam więcej wiadomo? Oczywiście whisky niefiltrowana na zimno. To, że nie został tutaj dolany karmel, to jakby, czyli bez dodatku substancji koloryzujących karmelu, jakby nie trzeba mówić. No i co? Whisky bardzo niezwykła. Powąchajmy sobie jej. Pierwsze co uderza to niesamowita subtelność. 57%, a w zasadzie dostajemy sam przyjemny taki budyniowo-trawiasty zapach, który bardzo, bardzo zachęca. Zapach zielonej herbaty,
zapach właśnie wysuszonej, bo nie takiej świeżo ściętej, tylko takiej wysuszonej trawy, zapach siana, zapach jakichś mlecznych krówek, biszkoptów. No wspaniały zapach. W smaku. Trzeba przyznać szczerze, że tak delikatnej whisky z mocą, która podchodzi do 60%, to może 2-3 razy w życiu piłem. Whisky jest bardzo oleista, bardzo kremowa, wspaniale się nam rozlewa. Alkohol rozgrzewa, ale praktycznie w ogóle go nie czuć, jeśli rozumujemy w takiej kategorii etanolowości, tak, tego ordynarnego takiego wódkowego posmaku, to praktycznie no nie mamy czegoś takiego. No i tu nam się rozlewa, jest kontynuacja. Whisky bardzo spójna, bo to, co mamy w zapachu, to dostajemy w smaku, tylko że po prostu no jakby zestrojoną, potrojoną siłą, gdyż no tutaj tak, whisky subtelna, ale niesamowicie intensywna. Jest budyń, czuć miętę, czuć taką wysuszoną trawę, trochę olejku kamforowego, trochę zielonej herbaty, bardzo świeża whisky i przy tym słodka. To też rzadkie połączenie, bo no, słodycz najczęściej nam się kojarzy z szerowatością, z rodzynkami, z kompotowością i z taką whisky bardzo ciężką, w kolorze bursztynową. No tu mamy coś z zupełnie innej mańki. Whisky blada, ale czy wypada blado? No absolutnie nie. Dlatego ten kolor bardzo mylący, naprawdę wprawiający wręcz w takie zakłopotanie, jak się tą whisky wyciąga z tuby i człowiek sobie myśli, co do cholery jest nie tak. No 10 lat, a tutaj mamy taki no taką herbatkę z setnego zaparzenia i to może nawet nie. Natomiast nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, bo smak jest naprawdę wspaniały i nieoczywisty, bo whisky o takim profilu no nieczęsto się zdarzają. Nieczęsto się zdarzają takie bottlingi w mocy beczki, pojedynczej beczki. Bardzo fajne, przyjemne zaskoczenie dla mnie, bo to whisky, do której podchodziłem dość mocno sceptycznie. No i jakby niepotrzebnie, tak? Niepotrzebnie, kolor naturalny, wszystko nam ładnie współgra. Więc Benrines, ten w mocy beczki. Myślę, że ta whisky jeszcze jest do dostania. Jakbyście się Państwo gdzieś tam rozejrzeli po sieci ich sklepów właśnie. I naprawdę serdecznie polecam. Whisky oczywiście tania nie jest, bo to jak na single caska przystało. Natomiast po stokroć warta spróbowania. Chociażby, żeby trochę zresetować te swoje kubki smakowe. Bo to jest whisky, która na pewno nas zaskoczy i że tak powiem zaproponuje nam taki bukiet smaków, który jest bardzo rzadko spotykany, a tym bardziej w takiej mocy, w takiej intensywności. Więc w kategorii męskości tej whisky przyznaję no 10 na 10 za odwagę, że ktoś miał odwagę taką whisky zabutelkować w przezroczystą butelkę i w ogóle za dobór takiej fajnej beczki. W kategorii małgorzewatości, czyli to, co lubią dziewczynki, 9 na 10. Zdecydowanie to jak balsam. Jak krówka kremówka. Więc tutaj 9 na 10 i w kategorii ogólnej miodności takie mocne 9. Naprawdę, bo to whisky, która tak daje z buta w twarz, ale przez element zaskoczenia. To znaczy zupełnie się nie spodziewamy tego, co w tej butelce znajdziemy. A znajdujemy same pyszności, także Benrines, tak naprawdę mój pierwszy kontakt z tą destylarnią, ale no super mają destylat, bo tutaj no beczka mogła ułożyć tylko tą whisky, tak, dać jej odpocząć i nabrać jakichś lekkich takich charakterystycznych cech. Natomiast to jest piękny pokaz tego, jak sam destylat, dobry destylat może nam dać dużo frajdy w połączeniu z mało jakby narzucającą się beczką, tak? Natomiast efekt jest wspaniały. Dzięki, że ze mną byliście. Do kolejnego zobaczenia z ośnieżonych szczytów Ben Nevisa. Żegna Was Konrad Puccini. Pódź, ahoj!
z ośnieżonych szczytów Benrinesa żegna was Konrad Puccini Puć. Ahoj!